Takie małe prosiaczki, koguciki. Ciekawe, czy do walki, czy bardziej do jedzenia. Jakiś bazarek. Tam są też kury. O, chodników tu nie ma, zawsze się idzie brzegiem ulicy. Jedynie co dobre to jest to, że tu jest tak zatłoczono, że oni nigdy szybko nie jeżdżą. Po prostu nie mają jak się rozpędzić, więc jest w miarę bezpiecznie. Na początku oczywiście było dziwnie, trochę strach, ale tak się przyzwyczaja do wszystkiego. Wcześniej jak szliśmy, tam był jakiś festyn, pełno kramarzy, policja i widać, coś się dzieje, bo zaczęły strzelać fajerwerki. Nie wiem, co to za święto. Wczoraj było jakiegoś świętego Fermina, 30 listopada tutaj na Filipinach, ale dzisiaj jest 1 grudnia. Będę musiał sprawdzić. Może tutaj jakieś lokalne wydarzenie, albo może i święto, no nie wiem. Bynajmniej ostrzelają fajerwerki. Ja byłem zjeść tutaj, gdzie jest Hetli Lemon i po prostu, no masakra, codziennie jak coś zamawiamy, zawsze coś pomylą ci Filipińczycy. Ja przed chwilą zamówiłem 5 skrzydełek, takich z kurczaka, w panierce, do tego frytki i taką lemoniadę zwykłą. No to dostałem 2 lemoniady, do tego do skrzydełek nie dali sosu, chociaż się mnie pytali, bo tam były do wyboru sos barbecue, sos jakiś tam, ketchup, chciałem barbecue. Dostałem te skrzydełka, no i pytałem się, gdzie sos, nie ma. Pytali się mnie przy zamówieniu, a się okazało, że nie ma. Dla nich to nie ma problemu, no nie ma to nie ma żadnego problemu, więc tak to tu wygląda. Dali mi 2 lemoniady zamiast jednej, no ale nic, ja się w takiej sytuacji już nie kłócę, tylko po prostu zabieram, no bo to nie są drogie rzeczy. A napój mi się przyda, wezmę go sobie do... No. Trąbią, krzyczą, się cieszą, że fajerwerki są. No, ale to trzeba mieć cierpliwość do Filipińczyków. Strasznie mają problem z wydawaniem tych zamówień. No, naprawdę codziennie raz, dwa, no rekord był raz, że Maciek na śniadanie zamówił kawę małą, dostał średnią. Później zamówił jakieś tam danie chyba z wieprzowiną, dostał z kurczakiem. A na koniec, na kolację też coś tam brał i... Aha, zamówił szaszłyki wieprzowe, a dostał kurczaka. Dobra, uciekam, idę do hostelu. O, tam jeszcze są te fajerwerki. A ja wracam do hostelu sam, bo wcześniej kupili sobie siopao, czyli te takie... bułeczki z nadzieniem, z mięsem w środku, ale były tylko 2, no to mówię, weźcie sobie, ja sobie coś innego wezmę. No i dałem 200 prawie 300 peso, czyli prawie 24 zł, no tam troszkę mniej, no to powiedzmy jest 22 zł. Frytek malutko, taka malutka paczka, jak wiecie, kilka frytek, 5 kawałeczków kurczaka, to też to były takie malutkie połówki te skrzydełek. No i ta lemoniada 50 za jedną, dostałem 2. Ale ogólnie dosyć drogo jak na te warunki, słabo. Oni nie mają takiej kultury, takiej, bo czasem byle co sprzedają. Nie mają takiej kultury restauracji, że się naje dosyta, że jest porządnie. Tylko często otwierają te lokale i to tak wiele do życzenia ma. Po prostu obsługa, jakość tego, wielkość. No ale jest jak jest. Mamy dzisiaj piątek, 2. To jest nasz bus. Jedziemy z Puerto Princesa do El Nido. I 5-godzina podróż. Trzeci raz się zatrzymujemy. Pierw była toaleta, później jakiś obiad, a teraz jest, nie wiem, znowu toaleta, jakaś tam pan fajkę zapali, ktoś kupi sobie coś. I tak jedziemy tym busikiem po krętych drogach. Droga jest okropna. Po prostu od lewej do prawej buja na zakrętach. Co chwilę jakieś ludzie przy drogach coś robią, siedzą, jeżdżą, jakieś roboty drogowe.
No, wziąłem jedną tabletkę na jazdę właśnie taką, a i tak nie za bardzo się czuję. To znaczy, no nie da się nic oglądać, bo mam na telefonie jakieś tam seriale, filmy, ale tak po prostu kałata tak rzuca na jedną, drugą stronę, że sobie daruję. O, pan kierowca fajeczkę pali. To już ostatni przystanek, jeszcze z godzina i powinniśmy być na miejscu. Koszt takiej podróży to 650 peso, czyli no ponad 50 zł. Więc dosyć drogo, no ale tu takie busiki z klimą tyle dobrze. Chociaż szkoda, że nie ma oparć w busie i właśnie tak rzuca na boki, bo ja muszę nogą trzymać się, żeby nie zlecieć z fotela, bo tu siedzę na skraju. No tutaj jest mój plecak i ja tu siedzę i po prostu nie ma na czym się oprzeć. I z lewej strony to jak się przechyla, to na Maćku siedzę, to się opieram, a z prawej no to lecę. Więc dosyć ciężkie warunki. Ale o, już tutaj są jakieś El Nido, coś tam. Port, tutaj promy chyba jakieś pływają. No zobaczymy. El Nido ponoć bardzo piękna miejscowość i mam nadzieję, że tak będzie. Śmiesznie, bo jak kierowca jedzie i mija kogoś lewą stroną, to trąbi, żeby ta osoba, którą mija, nie wyjechała nagle w lewo i żeby nie było wypadku. Cały czas więc, oprócz tego, że tak rzuca w czasie podróży, to jeszcze trąbi. Dobra, idę chyba do toalety. Tak, tu jest toaleta. Zobaczycie, jakie tu są warunki. Tu jest jakiś prysznic. Jest światło. A gdzie tam? Po co komuś światło? No i tak wygląda toaleta. Las Cabana, plaża w El Nido. Magda i Wojtek pływają, a właściwie wchodzą do wody. Piękna plaża. Maciek tam siedzi z mula na telefonie. Ja podziwiam widoki, chcę zaraz wejść do wody, ale się wymieniamy. Na razie weszli oni, a my zaraz będziemy wchodzić. To są te takie rolki do zjeżdżania i tam jakiś gościu leci, płaci się za to około 50 zł za taki zjazd. Tam jest na tej, tutaj na tej, nie wiem jak to nazwać, górce porośniętej drzewami, jest taka platforma, tam się przyczepia do tej linki, no i zlatuje tam tutaj za plażę, więc nad całą tutaj ładną plażą kilkadziesiąt metrów nad poziomem tej wody leci się tą rolką. Fajnie, może na to pójdę. Na razie nie mam tego w planach, ale trochę tu spędzę, więc wtedy jak coś to sobie polatam, jak za 5 dych. Wiadomo, trwa to półtorej minuty czy tam ileś taki, nawet nie, chyba z minutę taki skok, ale no, jak się już jest na tym palowanie na Filipinach, to może i warto z takiego czegoś skorzystać. Praca Wojtek. Chyba nie ma dobrego tam podejścia, tam są skały. No i piękny zachód słońca. Akurat jest tam jakaś mała górka. Ale widać, jak słońce zachodzi. Dużo ludzi tu przyszło na zachód słońca. Jakaś muzyczka gra, jest jakiś bar chyba. Tak to wygląda. Piękna tutaj zatoka. Czekamy, będziemy dzisiaj snurkować, czyli oglądać rafę. Będziemy pływać, mamy taki sprzęcik. Oprócz tego będziemy jechać do Big Laguny, czyli laguny takiej dużej. No i czekamy tutaj, bo jeszcze pewnie jeszcze z godzina czekania, jak nie lepiej. Miało być o 8.30, ale pan nas chciał zrobić bambuko i wynająć nam prywatną łódź, która kosztuje 10 tysięcy. A jeżeli się grupowo płynie, no to jest 1200 od osoby. No. Więc dwa razy drożej by wyszło, gdybyśmy w czwórkę płynęli osobną łodzią, a nam to nie jest potrzebne.
Wolimy w grupie i zaoszczędzić pieniądze. Więc czekamy. Jesteśmy już na ulicy. Będziemy płynąć za chwilę. Główną atrakcją jest Big Lagoon. Czyli wielka laguna. O, pan nas odpycha. No, nasz przewodnik wziął ananasa i gdzieś sobie poszedł. Ogólnie mieliśmy wyjechać 8.30, już jest 10 i dalej sobie siedzimy. Także Filipiny. Tutaj ile osób? Też wchodzi jakaś ekipa obok nas. No tutaj jest pełno wycieczek na tą Big Lagoonę, na inne jakieś wysepki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No dobra, poszedł z tym ananasem. Nie, może czekam jeszcze na kogoś, bo jeszcze 2-3 miejsca są. No i teraz to płyniemy. Szybko silnik poszedł w ruch. Wypływamy. Przed nami jacyś inni siedzą. Też inna wycieczka. No pełno tu jest tych wycieczkowców. Po prostu widzę, że cały czas coś płynie. Jeden, drugi, trzeci. Ale te El Nido jest dosyć tutaj ponoć znane na Filipinach. Jest bardzo ładne. Te wystające góry, te skały, no są przepiękne, więc nie wiem, jak będzie wyglądać ta laguna. Nigdy nie byłem na żadnej lagunie, więc dla mnie też jest fajne. Tutaj wyskoczyła latająca ryba tak zwana, czyli ona rozpędzona płynie pod wodą, przebija taflę wody i przez parę metrów leciała po prostu nad, tutaj nad taflą. Super to wyglądało. Nie miałem pojęcia, że tu są w ogóle takie ryby. No ale nie udało mi się nagrać. Gościu przed nami się kopcie, jakby się zajarał, ale pewnie silnik tak mu chodzi. Nie wiem. Ale zadymił. Tam jakieś kajaczki widzę, płyną ludzie. Ciekawe, jak to będzie wyglądać teraz. Nie wszystko uda mi się nagrywać, bo będę w wodzie, no to nie będzie nagrywania niestety. Nie mam kamerki wodoodpornej. Jeszcze się nie dorobiłem. Trzeba będzie kiedyś pomyśleć, może jakiegoś GoPro kupić na wyprawy. Zobaczymy, jak się przyjmą te moje filmiki z wypraw. Czy tylko będę pszczoły kręcił, czy ktoś będzie oglądał te podróże. Chciałbym na Filipinach jeszcze zobaczyć jakieś pszczoły, ale raczej ciężko będzie. Nic tutaj, jak szukałem, nie ma w okolicy. Prędzej w Tajlandii, jak tam uda mi się znaleźć czas i miejsce. Czekamy na kajaki. Żeby do laguny wpłynąć, trzeba zapłacić 300 peso na dwie osoby, czyli po 150 peso, czyli no 12 zł. I po prostu na godzinę się ma czasu z tym kajakiem tam w tej Big Lagoon. No, a dzisiaj jest niedziela, jest dużo osób, pewnie dlatego. Ja mam dzisiaj urodziny, więc taki prezent sobie zrobiłem i jestem tutaj w takim rajskim zakątku. Patrzcie, piraci na horyzoncie. No, normalnie piraci, powiedziałbym, z Karaibów, ale to nie ten region świata. Czekamy na kajaki, bo chyba za tylu jest chętnych, że nie ma kajaków wolnych. Jeden dostała Magda i Wojtek i popłynęli, a my z Maćkiem se czekamy już parę minut. Także filipińskie podejście do wszystkiego. W ogóle śmiesznie, wykupuje się wycieczkę na Big Lagoon i jeżeli nie wykupisz jeszcze tych dodatkowych kajaków czysta za łódkę, no to będziesz sobie siedział tu na łódce i nic nie zobaczysz. Ale o tym oczywiście nic ci nie powiedzieli wcześniej. Czyli no jest jakaś tam cena podstawowa, a żeby cokolwiek jeszcze tu zobaczyć, to trzeba dopłacać. Także tacy naciągacze. Nie podoba mi się to, bo to nie jest takie no standardy europejskie jednak. No nie ma czegoś takiego w Europie, że ci dają jakieś dodatkowe koszty i mówią ci już po fakcie, nie? No bo co, no tutaj byśmy siedzieli, byśmy nie zobaczyli. Laguna jest za tymi skałami, a gdyby tam nie popłynął kajakiem, nic by nie zobaczył. No aby zapłacił 1000
200 te 100 zł czy 110, no to dziwne, dziwne. No ale to tu trzeba się z tym liczyć. Czy to dużo, czy mało, taka wycieczka koło 100, no trochę więcej niż 100 zł wyjdzie, bo dojdą te kajaki, jeszcze maseczka i buty trzeba było kupić do snurkowania, to pewnie wyjdzie z 1500, czyli takie 120 zł. 80 zł to jest 1000 peso, a tu wejdzie z 1500 peso, no to mówię, 120 zł. No ale cały dzień, do tego mamy jedzenie, picie tutaj, znaczy no tylko woda, później będzie obiad, więc można zjeść, no i mieć jakieś wspomnienia, a tak jakby siedział tylko człowiek w hotelu, w hostelu, to by po prostu nic nie zobaczył, ja po to dalej przyleciałem, żeby zobaczyć jak najwięcej, bo nie wiem, czy kiedykolwiek powtórzę taką wyprawę. No dobra, czekam, czekam na te kajaki swoje. Płynie nasz kajakarz. Tu parę osób się nudziło, to powskakiwało do wody. Jest 11 prawie. No to nie wiem, 40 minut chyba czekaliśmy. Dobra, pakuję telefon, bo chyba zaraz będziemy wchodzić. Jesteśmy w Big Lagoonie, czekaliśmy te prawie 40 minut. Teraz sobie kajaczkiem pływamy. Jest to takie przejście skalne. Będziemy płynąć. Właśnie tak jak tutaj płyną kolejni. Także fajne takie. No nie ma co, piękne miejsce. Tutaj z dołu widać wszystko, bo jest bardzo czysta woda. Fale tutaj morskie tak nie zachodzą do laguny i nie robi się taka zmieszana, brudna. Tylko po prostu ona jest stała, bardzo, bardzo czysta. Ona jest taka błękitna, później tam dogram jak będziemy. No dobra, płyniemy. Jedną ręką trzymam wiosła, więc tak średnio. No o, to chciałem właśnie pokazać wam, jak to ładnie wygląda. Także tak sobie płyniemy, płyniemy i zaraz wypłyniemy z tego miejsca przecudnego. Taka jaskinia jakby. O, przed nami kamień, trzeba... Trzeba go ominąć, będzie zaraz kolizja. Jak Titanic pójdziemy na dno. Można też się wiosłem odepchać lekko. O, jakoś przejdziemy. O, przeszliśmy. No, tu jakaś taka brudniejsza woda w tym akurat zakątku, w tej jaskini. Ale bardzo fajne. Dobra. Zaraz wam pokażę błękit nad tej wody. No dobra, wypłynęliśmy. Tam jest wypłynięcie, tam gdzie właśnie wpływają z tej strony jakieś dwie dziewczyny. I zobaczcie, jakie ciekawe drzewko i korzenie takie, jak na namorzynowe. Mnóstwo takich korzeni tutaj się wbija. Fajnie to wygląda. Nie wiem, czy to są namorzynowe, bo ja nie mam pojęcia. Tutaj kolejne, ale tak to wygląda. No i tam się płynie do centrum, tu już jest taka woda w miarę przezroczysta, jakieś rybki widać, ale malutkie. No a tam jest pełno turystów innych. Będziemy płynąć na środek laguny. Pięknie. Jesteśmy w samym środku laguny, tu dookoła jest po prostu, są skały. Tutaj takie jakieś podwodne wystają skały z dna i jakieś żyjątka się tu kręcą. Ale ogólnie bardzo czysta jest woda, wszystko widać. Szkoda, że nie mam GoPro. Ale widzicie, coś tutaj nawet możecie zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Nie wiem, jaka to jest głębokość, z 2 metry, a widać całe dno. O, są rybki jakieś. O, popłynęły. Tam na dole też widać. Nie wiem, jak to idzie na nagraniu widać, ale normalnie pływają tu rybki. Także pięknie tutaj takie skały porośnięte drzewami. Niesamowicie to wygląda. Fajnie, warto było przypłynąć, poczekać.
bo nie, w Polsce takich rzeczy nie mamy. Nie wiem, czy w Europie są laguny, ale chyba nie. Nie wiadomo, czy w górę patrzeć się zachwycać, czy na dół, ale my będziemy jeszcze snorkować, czyli będziemy pływać z maskami i będzie dużo lepiej to widać. Po prostu będzie bardzo fajnie można oglądać te wszystkie żyjątka, rafę koralową na pod powierzchnią. No tam już nie nagram więcej, bo nie będę miał po prostu możliwości. Nie mam GoPro wodoodpornej, żeby nagrywać to, co jest pod wodą. Więc tylko z powierzchni, ale i tak przynajmniej tutaj fajne są widoki. Podpłyniemy jeszcze pod te morze skały. Błękitna laguna, jak w tym filmie. Jeżeli chodzi o plażę, co był DiCaprio, niebiańskiej plaży, taki jest film, no to jest na Tajlandii. No, zaraz się zderzymy, trzeba trochę pomachać wiosłem. Powolutku, mamy jeszcze z pół godziny, czekaliśmy 40 minut, no niby jest godzina. Więc też nie będziemy się śpieszyć i robić się w bambuko. To jest wina organizatorów, że czekaliśmy, a nie nasza, że będziemy tylko 20 minut. Niech czekają. Zresztą Filipińczycy mają wywalone. O, oni tam. Czekać, nie czekać, co za różnica. Samo mieliśmy zacząć 8:30, a zaczęliśmy prawie o 10:00. No ale... No jeszcze zanim wypłyniemy z laguny, wpłynęliśmy w jedno miejsce, gdzie widać właśnie fajnie jakieś podwodne narośla, ukwiały. No, jeżowce dwa. No, były jeżowce, tu są pod skałami jeżowce. Się mieszczą, takie kolce wystają. Od czasu do czasu przypłynie jakaś rybka. Fajnie, tu w cieniu można sobie siedzieć, bo grzeje słońce. Wczoraj popaliliśmy sobie trochę plecy. Ja ramiona tutaj nie, na szczęście nie bardzo, ale czuć było wieczorem, grzało to. No ale to można się było spodziewać. Z Polski wyjechali, zima, a tutaj 30 stopni około. O, jakaś śmieszna rybka płynie. Widzicie, tu taka długa, koło tego listka. Mała ryba kiła. No, tutaj widzę różne żyjątka siedzą, ale ciężko je zobaczyć. Więc tutaj bez takich butów do chodzenia, o, jakaś mała rybka, no i więcej jeżowców. Pięknie. O, tu jest jeszcze jakiś ten ukwiał. Jeżowce i muszelki. O, tu całe stado jeżowców. Jesteśmy. Środek laguny. Tam jest wypłynięcie. Wyjście. Tam jest tylko jeden cypelek, gdzie można się wydostać z tego miejsca. To są otoczone skałami. Taka laguna. Tu po środku jest dosyć głęboko, bo nie widać dna, a tam przy wejściach jest fajnie. Można nagrywać te różne żyjątka. No dobra, zostało nam 15 minut, więc spokojnie sobie jeszcze siedzimy na kajaku. Bujamy się z falami, że tak powiem. No spokojnie. Tamtędy trzeba wypłynąć i tak śmiesznie, bo z tego miejsca, co siedzimy, wygląda to jak zamknięte, czyli całkowicie jakbyśmy siedzieli w takim okrągłym, zamkniętym miejscu. No, jesteśmy przy wyjściu, już tam widać przesmyk, tam są te łódki nasze, którymi przypłynęliśmy. Będziemy odstawiać kajak. I tutaj jest takie miejsce, gdzie jest super kolor wody, taki selewynowy. I pełno ludzi sobie wchodzi do tej wody i tu pływa. Woda jest cieplutka, płytko, pięknie. Nic, tylko korzystać. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o Big Lagunę. Wypływamy.
Cześć.